Była propozycja, ale nie dogadaliśmy się tam. Jak czujesz się po porażce z emerytem Adamkiem? Bardzo dobrze, na pewno mi to dużo doświadczenia dało. Ja obnażyłem tak naprawdę, że Adamek wcale nie jest taki straszny, a ktoś to musiał pokazać. Teraz dużo big fighterów, czy tam w ogóle zawodników się wypowiada, że Adamek słaby, bo nie umiał mi nic zrobić. No i tak, uważam, że słaby, tylko wiecie, tak naprawdę musiałem pokazać, że on nie jest taki dobry. A ciężko jest wprowadzić w trakcie nowy plan, nie? Za mocno możliwe, że się nastawiłem na to, żeby pokazać mu, że nic mi nie zrobi. Chociaż dziwił mnie, że nie umiał mi rozmontować tej gardy, bo jako taki doświadczony dwukrotny mistrz świata, to zdziwiłem się, nie? Bo ostatnio sparowałem nawet z chłopakami amatorami i coś tam próbowali przynajmniej rozmontować mi tą gardę, a tutaj nic.